Mogliśmy dziś znów usłyszeć o wierze w kolejnym fragmencie listu do Hebrajczyków. Mogliśmy znowu usłyszeć, jak bardzo ważna jest wiara. Przywołane zostają wielkie postacie Starego Testamentu i przywołane są ich dokonania. Te dokonania są różne. Zdobywanie królestw, pokonywanie przeciwników, ale także zwycięstwem wiary jest przyjęcie śmierci męczeńskiej z powodu wiary. Zobaczymy też, do czego to wszystko zmierza, to przywoływanie tej wiary tych, którzy żyli przed przyjściem Chrystusa. Dzięki wierze zdobyli królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrzy miecza i wyleczyli się z niemocy. Stali się bohaterami w walce i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie zyski. Szyki, przepraszam. Jesteśmy przyzwyczajeni albo chcielibyśmy, żeby dzięki wierze człowiek pokonywał nawet swoje słabości, przeciwnika. Chrześcijanie, którzy wierzą w tak zwaną Ewangelię pomyślności, są przekonani, że jeżeli ktoś ofiaruje swoje życie, odda życie Jezusowi, to Bóg powinien mu błogosławić we wszystkim i ominie go wszelkie zło, przeszkoda, krzyż, nieszczęście. Ale autor listu do Hebrajczyków pokazuje także, że i dzięki wierze człowiek może pokonać w sposób zwycięski klęskę, śmierć, prześladowanie, straszliwe męczeństwo. Inni doznawali zelżywości i biczowania, nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano piłą, kuszono, przebijano mieczem, tułali się w skórach owczych, kozik, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku. I dodatek dla jakby argumentacji ludzkiej. Świat nie był ich godzien. Taka jest dysproporcja pomiędzy człowiekiem, który ginie za wiarę, a światem, który go zabija, który go odrzuca i nie rozumie tego powodu, dla której ktoś nie wyrzeknie się wiary. I teraz jest punkt najważniejszy. Zwykle tak jest w retoryce hebrajskiej, nie tylko zresztą, że rzecz najistotniejsza jest zostawiona na końcu. Oto jest pokazane, że ci wszyscy wspaniali bohaterowie Starego Testamentu, którym przyszło żyć przed przyjściem Chrystusa, tak jak wierzą Żydzi, przebywali w otchłani, przebywali w piekłach, jak też się określa, w Hadesie, jak to też się określa, a więc w miejscu, w którym oczekiwano na przyjście Mesjasza i wyprowadzenie ich z tego stanu oczekiwania na zbawienie, albowiem nie było jeszcze dokonane zbawienie przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jeżeli oglądamy nieraz ikonę zmartwychwstania prawosławną, to możemy zobaczyć ślad tego przekonania, że dopiero Chrystus wyprowadził z otchłani tych, którzy żyli i to żyli dobrze, wiernie, uczciwie, w sposób prawy, według prawa przed Nim. Chrystus zmartwychwstaje, ale nie sam. Wychodzi jakby z silosu, skąd wyrzuca się potężne rakiety atomowe. Stoi nad dziurą potężną, głęboką, na skrzyżowanych odrzwiach. I wyciągają się do Niego ręce i On za te ręce wyciąga z tej otchłani do zmartwychwstania razem z sobą Adama, Ewę, Abrahama, Dawida i innych. Taki jest sens także i tutaj przywołany zmartwychwstania Chrystusa i względność tego bohaterstwa, wiary tych, którzy byli przed Chrystusem. Mogą być przykładem, ale oni nie osiągnęli tego zbawienia, tej nagrody, pełni nagrody, którą my osiągamy, kiedy już Chrystus przyszedł i w Niego wierzymy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec
i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu